Witam w Geometrywialnie. W tym materiale pokażę Wam, jak skonstruować kwadrat o podanym boku długości A. Przygotujcie cyrkiel, ekierkę bądź linijkę, dobrze naostrzony ołówek i rysujcie razem ze mną. W innym materiale filmowym pokazałam Wam różne sposoby kreślenia prostych, prostopadłych do siebie. Zachęcam do obejrzenia i przećwiczenia tych sposobów, ponieważ krok pierwszy to tak naprawdę wykreślenie dwóch prostych prostopadłych według obranego przez nas sposobu. Ja posłużę się półprostą o początku w punkcie A. Obieram dowolny punkt O i z tego punktu wykreślam okrąg o promieniu równym długości powstałego odcinka OA. Postaram się kreślić bardzo delikatnie, bo w ostateczności chcemy uzyskać kwadrat. Tak, powstaje nam w wyniku przecięcia punkt pomocniczy, punkt E. Następnie wykreślamy średnicę danego okręgu. Z punktu E powstaje nam na okręgu kolejny punkt, punkt F. Przeprowadzając prostą przez punkty AF, otrzymujemy prostą prostopadłą. Ja ją przeprowadzę na razie tak delikatnie. O tutaj. Nazwę ją prostą R. Zobaczcie. Mamy już wyznaczony konstrukcyjnie kąt prosty. Następnie przy pomocy cyrkla odkładamy długość podanego odcinka od naszego punktu A, który będzie jednym z wierzchołków. Odkładamy, czyli kreślimy na prostej R oraz na naszej wcześniej powstałej półprostej łuki, które przetną się, utworząc kolejne wierzchołki A, B, ponieważ tutaj brakuje punktu C, to ten punkt nazwę D. Nie zmieniając rozwartości cyrkla, czyli dalej jest ona o długości A, wykreślam łuki z punktu B oraz z punktu D. Punkt przecięcia się tych łuków to pozostały punkt C naszej figury. Łączymy nasze punkty tak, aby powstały kolejne boki naszej konstrukcji kwadratu. Pogrubiam je tak specjalnie, żeby ten kwadrat był widoczny. Kwadrat A, B, C, D o boku długości A. Możemy oczywiście skorzystać z takiej prostszej wersji kreślenia kąta prostego. Ja to mówię, że jest to taka zeszytowa konstrukcja na potrzeby różnych zadań geometrycznych. Na czym ona polega? Wykreślamy półprostą A, albo nawet, i może jednak zrobię tak, będzie troszeczkę prościej, prostą,
na której obieramy punkt. Następnie przy pomocy ekierki wykreślamy półprostą, prostopadłą przechodzącą przez punkt A. Ta metoda wymaga takiej dokładności. Oby nam się ręka nie poruszyła, prawda, przy przytrzymaniu tej ekierki. Musi też dokładnie ta prosta przecinać punkt A. Ja sobie ją przedłużę. Często też się zdarza, że końcówka ekierki nie jest w pełni kątem prostym, ma jakąś wadę, takie zakończenie, które nam ten ołówek delikatnie sprowadza w inną stronę i to zakończenie tego kąta nie jest dokładne. Miarę się udało, myślę. Mamy tutaj kąt prosty. Teraz pozostaje odłożenie długości A odpowiednio na danych półprostych. Powstają punkty B oraz B'. Rozróżnimy trochę te kwadraty. D'. I ta sama rozwartość, czyli rozwartość A kreślona z punktu B' i z punktu D' powstaje nam punkt C'. Łączymy. Kwadrat AB', C', D' o boku długości A. W geometrii, podobnie jak w całej matematyce, jedno zadanie, kilka rozwiązań, jakbyśmy wzięli pod uwagę różne konstrukcje prostych, prostopadłych, to byłoby tych naszych kwadratów tutaj więcej. Także wybierzcie sobie metodę, którą Wy lubicie najbardziej, w której czujecie się pewnie. I zachęcam do przećwiczenia.